Wszystko zaczyna się tutaj, jak co roku kolejny maraton rozpoczyna się od otwarcia biura zawodów o godzinie 6 rano, zawsze punktualnie. Jesteśmy na granicy Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Biuro zawodów znajduje się w zajeździe Chorolna Góralskie Jadło, a start mamy naprzeciwko zajazdu ze stacji paliw. Tam zresztą zawsze zostawiamy samochody, bo ten parking przy zajeździe jest trochę mały. Start i meta zawodów znajduje się na stacji Tankżel w Przybędzy. To jest naprzeciwko zajazdu Chorolna. Również tutaj na stacji znajdują się toalety i natryski, gdzie po zawodach można się odświeżyć. Z Przybędzy biegniemy przez Radziechowy, Twardorzeczkę, Lipową, aż tutaj na kopułę, szczyt Skrzycznego. 1257 metrów nad poziomem morza. Jest połowa trasy maratonu, prawie 20 km. I wracamy się z powrotem potem do Przybędzy, całą tą Doliną Zimnika, przez Lipową, Radziechowy. Start zaczynamy od zawodu w Nordic Walking. O godzinie 8 startują pierwsi, wchodzą na trasę, a o godzinie 10 startuje nam maraton główny, bieg na 42 km, 195 metrów, no może trochę więcej. Godzina 10 punktualnie startujemy z stacji paliw Tankżel. Przechodzimy od zajazdu Chorolna na drugą stronę drogi, jest dosłownie 20-30 metrów i tam stamtąd ruszamy, tam jest start i meta. 3, 2, 1, paśnij! Osoby, które nie biegają ani w maratonie, ani w Nordic Walking, mogą zawsze wjechać od strony Szczyrku na kopułę Skrzycznego i tam dopingować swoich partnerów, znajomych. Piękne widoki tutaj są w Beskidach. Widać właśnie teraz panoramy na Beskid Śląski do Wisły. Warto w każdym razie towarzyszyć osobom, które są aktywne i biegają mniej więcej po takich drogach, bo to jest ekstremalny bieg maratoński, gdzie teraz jeszcze nie ma śniegu, ale chyba wszystko wskazuje na to, że ta zima w tym roku przyjdzie do nas szybciej i będziemy biegli jeszcze po śniegu. W każdym razie mniej więcej to tak wygląda. 1257 metrów nad poziomem morza, góra Skrzyczna. Osoby dopikujące mogą przyjechać do Szczyrku, wjechać sobie kolejką na Skrzyczne i to jest połowa maratonu, można powiedzieć. Tutaj widać właśnie tą taką wieżę telewizyjną, gdzie
to jest połowa całego maratonu u nas, a tutaj jest dobrze, który będzie sobie spojrzał też. Ale widać jezioro Żywieckie, no i widać całą Kotlinę Żywiecką, gdzie będziemy biegnąć. Zresztą widać też Babią Górę, najwyższy szczyt Beskidów. No i strony gdzie będziemy za chwilę mnie wywróci, gdzie będziemy mieli punkt żywnościowy z napojami i z bananami, z przerwą na to, żeby przelecieć maraton i Nordic Walking. Schronisko na Skrzyszyn, 1257 metrów nad poziomem morza, tutaj można zjeść coś, będzie w trakcie maratonu czy Nordic Walking ogrzać się i potem dalej biegnąć do nas, na metę. Tutaj jest połowa maratonu, czyli 22 km z malutkim hakiem. Po raz pierwszy trasa naszego maratonu i Nordic Walking będzie przebiegała przez kopułę Skrzycznego, dokładnie przy schronisku na 1257 metrów. Dlatego wszystkich serdecznie zapraszamy kibiców, wielbicieli biegu i Nordic Walking do odwiedzenia schroniska na Skrzycznym. Następnie trasa pobiegnie w kierunku Małego Skrzycznego. Na 22 km, to jest na obok schroniska pod Skrzycznym, będziemy mieli punkt żywnościowy. Zaczynamy przy zajeździe Chorolna, biegniemy do Radziechów, następnie do Twardorzeczki, Ostrego, biegniemy przez Zimnik, na kopułę Skrzycznego, wracamy ze Skrzycznego w dół, Malinowskie Skały, Kościelec, do Ostrego, z powrotem do Twardorzeczki, Radziechów, Golgotę, Radziechów, na Matyskę i wracamy do Przybędzy. Z Przybędzy biegniemy do zajazdu Chorolna. I to jest nasz 42 195 metrów. A może trochę więcej? Myślę, że nie. Dokładnie wymierzone. Jak z taką nadwagą biegasz, to dziury są. Ej. Go. Dawaj, bolety, kubek. Przekaz z czymś dobrym na punkcie. Dawaj, go. Co na punkcie żywnościowym numer 3 mamy ciekawego? Mamy wodę mineralną, banany i wspaniałą orkiestrę dętą. Trzeci punkt żywnościowy, jest to kilometr 11. Go! Dawać! Dawaj! Jak pan to wymucha? No z tyłu se muszę zatkać. A! Muchnij se! Na pewno! To jest pierwszy telefon komórkowy Górali. O, super! Dobrze, fajne. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Czwarty punkt żywnościowy przed wami. Szali i Lublin. Thank you.
kamerzysta pijany po maratonie, tylko tak po prostu zdjęcia w takiej pozycji robi. Ale widać, widać. Nie mówcie nic. 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 Nie mówcie n